Maria Honka, witam Państwa i zapraszam na program Druga Kawa. Dziś naszym gościem jest ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Rozmawiamy o remoncie katedry, o tym, na jakim etapie są prace postępujące przy odnowie elewacji, no i o tym, co ostatnio odkryto w katedrze, ale wróćmy jeszcze właśnie do tej elewacji, zacznijmy od remontu katedry. Na jakim etapie są prace? Od ubiegłego roku trwają intensywne prace renowacyjne. W tamtym roku przeprowadziliśmy prace na ścianie wschodniej, to jest prezbiterium. W tym roku kontynuowaliśmy te prace, a obecnie jest zarusztowana ściana północna. To zgoła 600 tysięcy dotacji z ministerstwa plus nasze, czyli parafialne 280 tysięcy. Daje to ogromną sumę 880 tysięcy, które tylko na jednym fragmencie trzeba, tak powiem kolokwialnie, skonsumować, czyli tymi pracami konserwatorskimi. Na czym polegają te prace? To jest jakieś oczyszczanie, uzupełnianie ubytków? W historii katedry to jest pierwszy tak poważny remont, a katedra liczy sobie już 800 lat. Niejednokrotnie płynęła, czyli ten czas historii nie oszczędził jej. Różne i zanieczyszczenia atmosferyczne spowodowały duże ubytki, uszczerbki i w cegle, i w fugach. Stąd też bardzo mówiąc, to jest praca jak u dentysty. Czyli te cegły, które są już całkowicie zmurszałe i zniszczone, trzeba praktycznie wyrwać jak ząb, wstawić nową cegłę, a la implant, nazwijmy to tak, a inne oczyścić z naleciałości czasu, ocolić, zakonserwować, czasami też pokryć plombą, czyli odpowiednią, te ubytki odpowiednią taką chemią, lico się wzmacnia, aby nie było dalszej degradacji. To jest to piękno, które się później dopełnia fugami. Tylko powiem, że fugi nie są zwykłe muralskie fugi, tylko średniowieczne, czyli gdzieś w takim formie stożka. Takie odstające, widać, dokładnie, że odstają. Takie. Tak, to jest praktycznie żmudna robota, można powiedzieć ręczna, manualna praca, która cały czas trwa wokół katedry. To skoro to jest taka żmudna robota, to jak długo mniej więcej trwa odnawianie jednego fragmentu ściany katedry? Bo jak widzimy, przejeżdżając obok katedry, no, można się spotkać z tym, że co jakiś czas po prostu to rusztowanie wędruje wzdłuż całego muru. Są dwie składowe. Pierwsza składowa to ograniczenia firmy, która jest z Krakowa, która wykonuje te prace z Akademii Sztuk Pięknych, a druga, najważniejsza składowa to niestety pieniądze. Gdyby było więcej pieniędzy, można by było przyspieszyć pracę. Tak ogólnie około 200-300 metrów trwa około 4 miesięcy pracy, żeby całkowicie skończyć dany fragment. A jak długo potrwa cały remont, kiedy można się spodziewać, że już całe wszystkie ściany katedry będą tak pięknie odnowione, jak te już, które się wyłaniają spod rusztowania? Moim nieśmiałym marzeniem jest powrót do świetności do roku 2024. Z tej racji, że będzie to milenium obecności relikwii Krzyża Świętego w Opolu. 1000 lat zobowiązuje. Takiej daty nie sposób zignorować. Przed nami jej nasi przodkowie nie przeżyli, po nas też nie przeżyją, dlatego to jest taka cenzura czasowa. Wszystko zależy też od przyszłego roku. Piszemy w tej chwili intensywnie dwa projekty do RPO, do naszego Urzędu Marszałkowskiego. Chcemy złożyć na jesień projekt na około 10 milionów. I drugi projekt podobny piszemy do POIŚ-u. To już jest na szczeblu ministerialnym. Z protekcją Urzędu Marszałkowskiego, województwa, przesyłamy ten projekt na poziom ministerialny i tam podlega dalszej, można powiedzieć, obróbce, czyli konkursowi ogólnopolskiemu. Też myślimy około 10 milionów pozyskać, razem około 20 milionów. Ta suma daje nam realny, można powiedzieć, jakiś obraz, że w ciągu 4-5 lat byśmy dopełnili, czy do roku 2022 udałoby się, myślę, w 90% skończyć wszystkie prace i wewnątrz, i na zewnątrz.
No to teraz przechodząc do wnętrza kościoła, na czym będą polegały prace we wnętrzu? Czy to też będzie malowanie, odnawianie, podobnie jak ścian zewnętrznych? Czy na razie się skupiacie Państwo tylko wokół tych ścian zewnętrznych? Już jest projekt konserwatorski wykonany przez pana profesora z Krakowa Ireneusza Puskę. On zakłada, że filary, sześć potężnych filarów jest, trzeba będzie skuć, aby wrócić do gotyku, czyli do pierwotnej formy. Wielu mówi, ach, jest tynk bardzo ładny. No tak, ale może coś być tylko upiększonego przez następne wieki z prostej przyczyny. Jak zrobiliśmy odkrywki, to jest bardzo ciekawe, że nie poradzono sobie kilkaset lat temu z skutkami pożarów. Cegły były osmolone, zniszczone, dlatego zatynkowano te filary. W tej chwili chcemy wrócić do tego, co było pierwotnym kształtem katedry, czyli skuć w miarę możliwości największą ilość tynków, włącznie z filarami, i pokazać to pierwotne piękno, jakim błyszczała katedra z 700-800 lat temu. No ale wnętrze kryje też niespodzianki, można tak powiedzieć, bo nie spodziewaliście się Państwo, że pod posadzką katedry znajdzie się jeszcze jakaś krypta, bo są dwie, o których wiemy, i teraz jest trzecia. Jak to się stało, że natrafiliście Państwo na tą kryptę? No, można powiedzieć, ciekawość wzięła górę i historyczna, ale też i duszpasterska. My znamy, można inaczej powiedzieć, dynamikę życia katedry na poziomie posadzki, czyli to, co się dzieje nad posadzką, przy ołtarzu, są konfesjonały, ale swoje życie katedra kryje też pod posadzką. I tak jak pani redaktor wspomniała, w tych dwóch kryptach są zlokalizowane groby w południowym biskupa Jopa, w tej drugiej północnej krypcie były zlokalizowane kości zmarłych, już malutka ich część. Wszyscy mówili, muszą być krypty. To jest niemożliwe, żeby tak gotycki kościół nie miał większej ilości krypt. W tym roku na wiosnę przeprowadziliśmy, czy ponowiliśmy badania georadarowe lepszym sprzętem i się okazało, że jesteśmy lepsi od tych, którzy szukają złotego pociągu. Nam się udało odnaleźć kryptę, żeby namacalnie dotknąć tej krypty. Dokonaliśmy w ostatnich dniach odwiertu. Malutkiego, około 10 cm. Odwiert wprost w niszę krypty udało się nawiercić i naszym oczom ukazało się rzeczywiście fantastyczny widok. Za pośrednictwem kamery, bo to też trzeba powiedzieć, że tam została malutka kamera, malutkie światło została spuszczona. Oczywiście zachowaliśmy też wszelkie środki bezpieczeństwa. Trzeba było maski nałożyć na twarz. Pani antropolog z Wrocławia przestrzegała, że są śmiertelne grzybki w tym powietrzu, których trzeba się wystrzegać. I zostały zrobione zdjęcia, nakręcony krótki film, na razie naukowy. Objawiła się krypta niemała, około 10 metrów długości, 4-5 metrów szerokości i w grzbiecie 2,20 wysokości. Także nie jest to mała krypta, ale kryjąca w sobie co najmniej kilkadziesiąt zwłok, czy bardziej już tylko czaszek i kości tych, którzy tam zostali złożeni. W sposób chaotyczny. To świadczy o tym, że kości to zostały z jakiegoś miejsca pozbierane, czy z zewnątrz katedry, czy z wnętrza katedry, w jakimś remoncie, i tam w jednym rogu usypane w takiej formie stożkowej. No i przez ten grzyb, który jest niebezpieczny, o którym mówiła pani antropolog, no, została zaklejona ta dziura, tak, bo jest to niebezpieczne dla wiernych, którzy przychodziliby się modlić. No ale teraz to jeszcze powiedzmy, że to w kaplicy świętej Jadwigi miało miejsce. No i co teraz? Co dalej z tą kryptą będzie? No, na razie jest zaklejona. No i jakie plany? Moim ogromnym marzeniem jest, by nie za lat kilkadziesiąt, ale w najbliższym czasie pozyskać fundusze, można powiedzieć szeroko, od tych, którzy decydują o wydawaniu pieniędzy na te cele, tych, którzy mają dobrą wolę i dobre serce, aby połączyć dwie krypty. Tą znaną pod historyczną chcielnicą w Nawie Północnej i tą właśnie odkrytą w kaplicy świętej Jadwigi. Powstałaby nowa krypta łącząca, licząca kilkanaście metrów, jeśli łącząca te dwie krypty. Fantastyczna gratka dla Opolan, dla wszystkich pielgrzymów i turystów, którzy by mogli zobaczyć też podziemia katedry.
i też na pewno to była dobra ścieżka edukacyjna. Tak roboczo sobie nazwałem tą nową kryptę, którą można było wybudować, kryptą jubileuszową, dedykując ją dla miasta z okazji 800-lecia istnienia naszego opolskiego grodu. Bardzo dziękuję za rozmowę, za przybliżenie. Ja przypomnę tylko Państwu, że Państwo również możecie wspierać remont katedry na specjalnie podanym na stronie parafii numerze konta. Można wpłacać pieniądze z dopiskiem na cele kultury religijnego remont katedry opolskiej. Księdzu proboszczowi Waldemarowi Klingerowi bardzo dziękuję za obecność w naszym programie. Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.